Witajcie, ja jestem Szymon i ze mną dowiecie się wszystkiego, co tylko chcecie wiedzieć na temat Świadków Jehowy. Przez większą część życia należałem do tej wspólnoty, jednak dobrowolnie zdecydowałem się z niej odejść. Tutaj usłyszysz to, o czym sami świadkowie woleliby nigdy nie mówić. Jeśli tematy, które poruszam, uznajesz za interesujące, możesz zostać moim patronem. Więcej dowiesz się, wchodząc na stronę patronite.pl/Szymon Mówi. Zapraszam do słuchania. Witajcie, moje kochane odstępczuszki. Dzisiaj poruszę temat taki aktualny przynajmniej dla mnie, bo od już ponad 2 tygodni męczę się z moją magisterką i jeszcze trochę mi to zajmie. Uprzedzam zatem, no tak na wypadek, gdyby filmiki nie pojawiały się w miarę regularnie, dlaczego tak jest. Winna będzie oczywiście szkoła, ale to na szczęście ostatni semestr, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeszcze taki mały live update. Kończy mi się kwarantanna i czuję się dobrze. Infekcja przebiegła u mnie praktycznie bezobjawowo. Mam nadzieję, że ten wypoczynek przyniesie mi też dodatkową energię, żeby rozwijać ten kanał i że mimo wszystko nowe materiały będą pojawiały się też w miarę regularnie. Ale co z dzisiejszym tematem? Bo poruszymy sobie coś bardzo ważnego, temat wyższego wykształcenia, jak to wygląda u Świadków Jehowy. Czy Świadkom Jehowy rzeczywiście zabrania się iść na studia? Czym taką decyzję oni argumentują? No i też jak to było ze mną, bo muszę przyznać, że sam stałem się ofiarą tego systemu i odczułem dosyć mocno tą doktrynę świadków na własnej skórze. A więc jeżeli zainteresował Cię ten krótki wstęp, to tradycyjnie zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, a możesz to zrobić klikając ikonkę w dolnym prawym rogu okienka filmu. No i co, zrobione? No to przechodzimy dalej do tematu. I mam nadzieję, że nie będę się irytować, bo no do tematu podchodzę bardzo emocjonalnie i traktuję go osobiście i dowiecie się zresztą dlaczego. I jeszcze tutaj małe wtrącenie, tak po czasie do tego w sumie doszedłem, że po pierwsze, nikt nie wyklucza w zborze Świadków Jehowy za pójście na studia. Muszę to podkreślić, bo no za chwilę pojawią mi się komentarze, że co ja gadam za głupoty, bo przecież świadkom wolno iść na studia i nic za to nie grozi. No niby wolno, ale zobaczycie za chwilę, z czym wiąże się to pójście na studia, z jaką presją, żeby jednak tego nie robić albo żeby zrezygnować. A druga rzecz, Świadkowie Jehowy no muszą też brać skądś jakichś specjalistów i te zawody wymagają wyższego wykształcenia, żeby na przykład mieć prawników, architektów, którzy będą budować im biura oddziału, inżynierów na przykład do maszyn drukarskich, muzyków do tego, żeby tworzyć pieśni czy piosenki, które też wytwarzają. No i na wielu polach na pewno zdarzają się braki, podejrzewam. No ale oni uważają, że Bóg Jehowa dostarczy im tych ludzi, których akurat będzie brakowało i że dostrzega potrzeby organizacji, no bo to jest w końcu organizacja Boża, no i zawsze te osoby, które będą przychodzić do organizacji, to będą miały to wyższe wykształcenie, akurat takie, jakie będzie potrzebne, więc no Bóg się posłuży tymi ludźmi, więc przyciągnie tych prawników, tych architektów ze świata, którzy zdobyli te wyższe wykształcenie już wcześniej, zanim zostali Świadkiem Jehowy, dzięki temu, no, będąc świadkami, nie muszą już iść na studia. Proste. Niby w teorii, ale czemu tak w ogóle ci świadkowie bronią się przed tymi studiami? No to spójrzcie. Na początek taki cudowny fragment z jednego z czasopism. W niektórych krajach szkolnictwo wyższe jest dostosowane przez państwo i studenci nie muszą opłacać czesnego. Na ogół jednak za edukację taką trzeba słono płacić. I to coraz wyższe kwoty. W dzienniku The New York Times zauważono, kiedyś panowało przekonanie, że wyższe wykształcenie stwarza ogromne szanse. Obecnie podkreśla ono przepaść między ludźmi bogatymi a uboższymi. Innymi słowy, dobre studia szybko stają się domeną ludzi zamożnych i wpływowych, którzy posyłają na nie swe dzieci, by i one osiągnęły w tym świecie bogactwo i wpływy. I ja już jestem rozdrażniony, mam podwyższone ciśnienie, no bo dla ciała kierowniczego to nie ma innej perspektywy jak amerykańska, bo to brzmi bardzo amerykańsko, prawda?
Tu już jest widoczne właśnie nie tylko w tym i za każdym razem, kiedy czasopisma Świadków Jehowy wypowiadają się na jakiś temat, no to pomija się fakt, że życie w Stanach i na przykład w Polsce, no to mocno się od siebie różni. Bo w Polsce studia wiążą się z zupełnie innymi wyrzeczeniami niż w Stanach. W Stanach ludzie się zadłużają, żeby swoim dzieciom zapewnić edukację na uniwersytetach, a w Polsce edukacja jest bezpłatna, również wyższa i większość studentów decyduje się na studia w pobliżu swojego miejsca zamieszkania właśnie, bo nie mają pieniędzy, żeby nie musieć się też wyprowadzić od rodziców. Wiadomo, są tacy, którzy pojadą ci na drugi koniec kraju i będą imprezować, ale myślę, że nie każdego na to stać. I no na przykład czym takie studia różnią się zatem chociażby od nauki w liceum, bo ja na przykład uważam, że w moim liceum to ja miałem naprawdę z 3 razy więcej tej nauki niż mam obecnie na studiach, naprawdę. Ale oczywiście no, na studia już się patrzy źle, no bo to wyższe wykształcenie, a więc szukanie prestiżu. Bo średnim to można być, ale wyższym już nie. Na samym początku tego artykułu zauważono, że w różnych krajach różnie to przebiega, ale pomimo tych różnic, no rekomendacja ciała kierowniczego jest jasna. Studia są niepotrzebne dla Świadków Jehowy, no ale dalej w tym artykule to jest jeszcze gorzej. Nawet tam, gdzie studia są bezpłatne, w grę mogą wchodzić rozmaite zobowiązania. Na przykład w dzienniku The Wall Street Journal napisano, że w pewnym kraju azjatyckim rząd stworzył system szkolnictwa, który ewidentnie winduje najlepszych uczniów na sam szczyt. Owym szczytem jest miejsce na elitarnych uczelniach o światowej renomie, m.in. na Oksfordzie, Cambridge czy w którymś z prestiżowych uniwersytetów amerykańskich. Dlaczego rząd wspomnianego kraju stwarza takie możliwości? W raporcie tym napisano, celem jest ożywienie gospodarki. Studia mogą być w zasadzie bezpłatne, ale ceną, którą płacą studenci, jest życie poświęcone wspieraniu obecnego systemu rzeczy. No tak, to takie straszne, jak wspiera się gospodarkę. A co na przykład z osobami, które po studiach zakładają startupy i mogą potem praktycznie żyć sobie z przyrostu wartości akcji swojej firmy na giełdzie, no i praktycznie nie pracować, mieć mnóstwo czasu? Przecież taka osoba to jest idealny materiał na pioniera, ma dużo czasu wolnego i jeszcze dużo kasy na finansowanie działalności towarzystwa, idealny układ. Ale nie, takiego obrotu spraw no to nie zakładamy, bo jak ktoś chce iść na studia, to na pewno po to, żeby potem siedzieć 12 godzin w pracy i oddać się tej pracy całkowicie i szukać prestiżu. Być może są takie osoby, ale wydaje mi się, że no przynajmniej moje pokolenie to wcale nie chce pracować po godzinach, tylko idzie na studia właśnie po to, żeby zahaczyć się w jakiejś dużej organizacji, korporacji i tam mieć stabilne miejsce pracy i pracować sobie 8 godzin, 7-15 i nie martwić się niczym. I drażni mnie taka retoryka, bo to jest ściskanie wszystkich do jednego wora. Ale poczytajmy dalej. Pozostaje też kwestia środowiska. Domy studenckie słyną z różnych haniebnych postępków, pijaństwa, narkotyzowania się, niemoralności, oszustw, dręczenia młodszych kolegów, żeby wymienić tylko niektóre. Weźmy pod uwagę nadużywanie alkoholu. W czasopiśmie New Scientist napisano 44% studentów w USA upija się przynajmniej raz na 2 tygodnie. Problem ten powszechnie występuje też wśród młodzieży w Australii, Rosji, Wielkiej Brytanii i w innych krajach. No i znowu, po pierwsze, to, że 44% studentów się upija, nawet jeśli, to nie oznacza, że świadek, który idzie na studia, też ma się upijać. No i znowu demonizowanie, tak? Studia są złe, bo dużo studentów się upija. A może nie jest to przypadkiem tak jakby skorelowane z wiekiem, gdy w ogóle dużo ludzi się upija, a co z pracownikami budowlanymi? No oni to w ogóle się nie upijają, prawda? No bo wiecie, ciało kierownicze no to chciałoby, żeby większość ich wyznawców pracowała sobie na budowie albo sprzątało, no bo na tym będzie polegać praca w przyszłym raju, według ich doktryn. No i takie osoby, tak, z którymi też będziesz przebywać, tacy budowlańcy, no to jest dobre towarzystwo i tak, i na pewno nie sprowadzą cię na złą drogę. To jest absurd. A może popatrzymy sobie na inne statystyki, no bo wyższe wykształcenie jest chociażby bezpośrednio skorelowane z dłuższym życiem, również z większą jakością życia, z lepszą dostępnością do usług medycznych. Poza tym osoby z wyższym wykształceniem wcale nie pracują więcej od osób z niższym wykształceniem.
No i posłuchajcie teraz kolejnej cudownej rady, co można zrobić w zamian. W pewnej rodzinie było trzech chłopców, a matka przez wiele lat pełniła służbę pełnoczasową. Po prostu wzór. Najstarszy z nich wspomina: mama bacznie obserwowała, z kim się zadajemy. Nie przyjaźniliśmy się z kolegami ze szkoły, lecz tylko z tymi członkami zboru, którzy mieli dobre zwyczaje duchowe. Widzicie, jaka selekcja? Nie dość, że w ogóle z nikim ze świata, no to jeszcze w zborze ta selekcja była. Ponadto regularnie zapraszała do domu sług pełnoczasowych, misjonarzy, nadzorców podróżujących, betelczyków i pionierów. Słuchanie ich opowieści i obserwowanie ich radości pomogło zaszczepić w nasze serca pragnienie podjęcia służby pełnoczasowej. Jakąż radość sprawia dzisiaj widok tych trzech braci działających pełnoczasowo. Jeden pracuje w Betel, drugi skończył kurs usługiwania, a trzeci jest pionierem. Teraz mam ochotę zrobić oklaski, takie na pokaz, bo po prostu super. Wszyscy młodzi do Betel i na utrzymanie innych, no bo nie zapominajmy, że Betel jest utrzymywane z dobrowolnych datków innych osób, które ciężko pracują. No otóż nie, do Betel no to nie jest tak łatwo się dostać. Betel, tak by the way, dla osób, które nie wiedzą, to takie centrum zarządzania, dystrybucji Świadków Jehowy. No i naprawdę ciężko się tam dostać, coraz gorzej zresztą. W ostatnich latach są tam redukcje personelu właśnie po to, żeby ograniczyć niepotrzebne koszty. I coraz więcej osób na przykład po 20 latach ciężkiej pracy w tym Betel bez wynagrodzenia zostaje z niczym i musi iść sobie radzić. Nawet jeżeli już dostaniesz się do Betel, no to też nie masz tam naliczanej emerytury, więc na starość nie dostaniesz żadnych pieniędzy i też nie masz gwarancji, że ktokolwiek się tobą zaopiekuje. I ta wypowiedź jest naprawdę nierealistyczna, bo nie można sobie myśleć: o, no to fajnie, będę mieć super karierę w zborze, bo kiedyś trafię do Betel i tam nie będą utrzymywać. No nie, bo tam jednostki trafiają. No i ostatni cytat z tego artykułu. Badania pokazują, że w wielu krajach potrzebni są na tyle, nie tyle absolwenci szkół wyższych, ile chętni do pracy w handlu i usługach. Gazeta USA Today informuje, że w najbliższych dziesięcioleciach 70% zatrudnionych nie będzie potrzebowało dyplomu wyższej uczelni, ale raczej świadectwa ukończenia szkoły pomaturalnej lub jakiegoś kursu zawodowego. Sporo placówek oferuje krótkie szkolenia w zakresie prac biurowych, naprawy samochodów, komputerów, prac hydraulicznych, fryzjerstwa i mnóstwa innych zawodów. Czy warto podejmować się takich zajęć? Oczywiście. Może nie są tak atrakcyjne, jak niektórzy by sobie wyobrażali, ale zapewniają godziwy dochód i pozwalają swobodnie regulować czas pracy. A właśnie tego potrzebują ci, których prawdziwym powołaniem jest służba dla Jehowy. Okej, zgodzę się z tym artykułem. Potrzeba dużo spawaczy, mechaników, stolarzy. Nie wszyscy muszą mieć wyższe wykształcenie. To jest prawda. I niech w tym kierunku idą osoby, które mają do tego predyspozycje. Ale nie mogę na przykład zdzierżyć, kiedy osoba, która miała w liceum średnią 5.0 i to jest zdolna bestia, naprawdę super pojemny umysł, idzie na szkolenie sobie po liceum na jakiś kurs, powiedzmy florystyki, i sobie układa bukiety w kwiaciarni do końca życia. No i co innego, tak, jeżeli naprawdę to kocha i to jest jej marzeniem życiowym, a co innego, gdy jest Świadkiem Jehowy i zaprzepaszcza karierę naukową dlatego, że 8 starszych dziadków pierdzących stołki, którzy utrzymują się z kasy swoich wiernych, którzy siedzą w Ameryce, mówią ci, że wyższe wykształcenie no to nie jest odpowiednie dla chrześcijan. Ile wspaniałych młodych talentów zostało zaprzepaszczonych z tego powodu. No ale dlaczego w ogóle Świadkowie Jehowy zniechęcają swoich wyznawców do wyższej edukacji? Zobaczcie. Co jednak powiedzieć o wyższym wykształceniu, jakie można zdobyć na uniwersytecie lub innej uczelni? Powszechnie uważa się je za nieodzowny warunek sukcesu. Tymczasem sporo osób, które o nie zabiega, napełnia swój umysł szkodliwą propagandą, poświęca na to cenne młode lata, które najlepiej byłoby wykorzystać w służbie dla Jehowy. Tak, najlepiej. Ach. W krajach, w których mnóstwo ludzi odebrało takie wykształcenie, wiary w Boga jeszcze nigdy nie deklarowało tak mało osób. Prawdziwy chrześcijanin nie szuka zabezpieczenia w poszerzeniu świeckiej edukacji, lecz ufa Jehowie. Propaganda. Według ciała kierowniczego na studiach wpajana jest ludziom propaganda,
A jak nazwać wpajanie ludziom do głowy, że Bogu podoba się to, że ktoś rezygnuje z rozwoju, ze swoich talentów i że Bóg każdy z tych osób się opiekuje w każdej sytuacji? Dla mnie istotne jest to, co widziałem na własne oczy, a nie to, co przeczytałem od odrealnionych panów z Ameryki. I widziałem chociażby mężczyzn, którzy się zażynali po łokcie na budowach, żeby utrzymać swoje rodziny. Widziałem pionierki, które oszczędzały na jedzeniu, żeby włożyć pieniądze do skrzynki i jakoś się też utrzymać. Widziałem młode osoby, które miały problem ze znalezieniem pracy przez wiele miesięcy, bo żadna nie odpowiadała świadkowskim standardom. No bo wiecie, nie można pracować w dni zebrań, nie można pracować w weekendy, nie można pracować popołudniami, bo służba, no to trzeba mieć wtedy pracę idealną, rzeczywiście. I ja to widziałem i wcale nie uważam, że Jehowa super każdemu błogosławił i każdy miał wymarzoną pracę taką, jaką chciał. Żeby ktokolwiek w ogóle pasował do tego wzorca i żeby ktokolwiek też poszedł do Betel. Też uważam, że przynajmniej niektórym osobom byłoby łatwiej, gdyby w porę zadbały o swoje wykształcenie. No i teraz przechodzimy do mnie, do mojego przykładu i wyjaśnię, czemu aż tak osobiście podchodzę do tego tematu. Bo w liceum uczyłem się dobrze, ale nie rewelacyjnie. Mimo, że czytałem te wszystkie artykuły, co wcześniej wam podałem, to obecnie nie jestem w stanie ich inaczej nazwać jak właśnie propaganda. I też w pewnym momencie życia zdecydowałem się iść na studia, ale jednocześnie uznałem, że skoro studia są tak szkodliwe, jak to właśnie się podaje, no to będę w tym samym czasie pionierem stałym, bo sobie tak to tłumaczyłem, że no zrównoważę, pogodzę te studia ze służbą i jeżeli nie uda mi się tego zrobić, jeżeli nie uda mi się tych dwóch rzeczy pogodzić, to z jednej z nich zrezygnuję. No więc udawało mi się to pogodzić do pierwszej sesji, gdy okazało się, że, no, że jednak trzeba się trochę uczyć na tych studiach i nie wystarczy chodzić całymi dniami do służby, że trzeba trochę przysiąść. No i trzeba było z czegoś zrezygnować i ja zrezygnowałem ze studiów. I wiecie, ja wtedy naprawdę liczyłem na to, że skoro jestem tym przykładnym świadkiem Jehowy, już wiecie, wyobrażałem, że to o mnie będą pisać w tych artykułach, co się pisze o tych doświadczeniach, co ja też przed chwilą wam czytałem, że ja podjąłem cudowną decyzję i jestem dla wszystkich przykładem. No ale okazało się, że świat to nie czeka wcale na mnie z otwartymi ramionami i nie chce mi dać pracy tak łatwo, więc no byłem sobie tym pionierem na utrzymaniu mamy. No i co? No miałem co jeść, tak? Miałem gdzie spać, ale no wysyłanie setek CV bez odzewu, no to też nie jest czymś przyjemnym, uwierzcie mi. A wtedy to też nie było tak kolorowo z tą pracą, jak teraz. I szczególnie w małym miasteczku, w jakim jestem. No na szczęście po paru latach takiego życia w zawieszeniu zmieniłem zdanie i postanowiłem, że organizacja jest organizacją, ale ja muszę mieć jakieś perspektywy na przyszłość, więc postanowiłem pójść jednak na te studia po tych kilku latach przerwy drugi raz. I wiecie, co się wówczas dzieje? Przychodzi takich dwóch smutnych panów ubranych w marynarki i krawaty i zabiera cię na rozmowę do pokoiku. Czy tam gdzieś, gdziekolwiek indziej, na odosobnienie. U nas się mówiło, że się idzie do pokoiku. Że oni chcieliby porozmawiać o tych moich decyzjach życiowych, bo one ich bardzo interesują. I miałem jeszcze potem jedną rozmowę z nadzorcą obwodu. Rozumiecie, z gościem, którego wtedy bodajże pierwszy raz na oczy widziałem, bo akurat wtedy pierwszy raz odwiedzał nasz zbór, no bo oni się zmieniają co kilka lat i akurat wypadło na to, że on był pierwszy raz u nas. Jakiś obcy facet. Wyobraźcie to sobie, że poucza mnie, że moje zachowanie nie jest roztropne, że jeśli będąc na studiach zechciałbym na przykład ponownie zostać sługą pomocniczym, no to starsi będą musieli mi się bacznie przypatrywać, czy przypadkiem nie jestem przesiąknięty duchem świata, no i właśnie tą propagandą ze studiów. Takie rzeczy powiedział mi ten gość. I ja teraz mogę powiedzieć wprost, że to była emocjonalna groźba, bo to był jasny komunikat. Widzimy, że nam się wymykasz, bo zaczynasz działać po swojemu, a nie tak jak organizacja uczy. No i najlepsze jest to, że on powiedział to mi, osobie zdesperowanej, która już od kilku lat błąkała się od stażu do stażu, gdzieś tam na jakichś śmieciówkach pracowała, nie mogła znaleźć żadnej stałej pracy. No bo zaufała właśnie Jehowie, że jak rzuci studia, no to jakoś to będzie i uwierzyła, że rzeczywiście uda jej się utrzymać. I ja wiem, że sytuacje są różne, bo są też ludzie, którzy radzą sobie świetnie bez studiów i w takiej samej sytuacji by sobie poradziły też świetnie.
ale mi było ciężko. No i wielu młodych w moim zborze miało podobny problem. Też było ciężko im znaleźć pracę, bo nie poszli na studia i też siedzieli przez długie miesiące na garnuszku rodziców i to nie jest w ogóle przyjemne i super zdrowe dla psychiki. No ale ja takiego życia dla siebie nie chciałem, niestabilnego, no i postanowiłem, że zrobię po swojemu. A dzisiaj jestem już w zasadzie jedną nogą za murami uczelni, bo prawie kończę i wcale nie uważam, że wykładowcy sączyli mi do ucha jakąś propagandę sukcesu. Studia to zwykła szkoła, przynajmniej w Polsce, przynajmniej te moje uczelnie takie były. I no jednym to się przydaje, drugim nie. Ja akurat postanowiłem, że chcę mieć ten papierek. No i to każdy człowiek z osobna powinien decydować, czy się na takie studia wybierze, czy nie. Więc no jeżeli jesteś młodym świadkiem Jehowy i właśnie się zastanawiasz, co zrobić po liceum, słuchaj się przede wszystkim samego siebie. Zrób to, co będzie dobre dla ciebie. Nie staraj się zadowolić innych, bo to ty i tylko ty będziesz musiał żyć ze swoimi decyzjami do końca twojego życia. A teraz, kochani moi drodzy, wasza kolej, bo ja już skończyłem swoje. Napiszcie mi w komentarzach, dlaczego waszym zdaniem świadkowie tak bardzo nie chcą, żeby ich współwyznawcy szli na studia. Jestem bardzo ciekaw, co myślicie na ten temat. Pamiętajcie też o daniu subskrypcji lub łapki w górę, bo to jest dla mnie ogromne wsparcie. Ja bardzo sobie to cenię. A teraz trzymajcie się cieplutko. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć!